Dzień dobry, witam w rozmowie Echo24. Moim Państwa gościem Mateusz Żak, przewodniczący Stowarzyszenia Nowy Wrocław. Dzień Witam dobry. serdecznie. Stowarzyszenie i Rady Osiedla związane m.in. z Widawą, z Lipą Piotrowską od 4 lat walczyły o to, żeby na osiedlu powstał urząd pocztowy. No i w końcu się udało. Proszę powiedzieć, jak ta historia w ogóle przebiegała? Historia była bardzo długa i zawiła, bo my faktycznie jako rady osiedlowe z północnej części miasta Wrocławia, tutaj mam na myśli osiedle Widawę, Lipa, ale też rady osiedla zaangażowane w ten projekt zaczęły zabiegać o powstanie urzędu w 2017 roku, czyli już właściwie czwarty, nawet piąty rok od powstania Urzędu Pocztowego. I faktycznie stwierdziliśmy, rozmawiając z mieszkańcami i też sami korzystając z tego Urzędu Pocztowego zlokalizowanego na Kamińskiego, że po pierwsze odległość jest bardzo niekorzystna, gdyż z najdalej oddalonego punktu do właśnie Urzędu Pocztowego na Kamińskiego było aż 9 km, bo zarówno też osiedle Świniary korzystały. Z drugiej tej strony od 2012 roku, kiedy powstała autostradowa obwodnica Wrocławia, ten teren, północ Wrocławia, mocno zaczął się rozbudowywać pod kątem zarówno inwestycji deweloperskich, również też ze względu na indywidualnych mieszkańców, którzy sami zaczęli budować bardziej intensywnie domy w tej części miasta i faktycznie zaczęły się tworzyć coraz mocniejsze kolejki do tego urzędu pocztowego, no sięgające niejednokrotnie, czasami nawet się zdarzało po 100 metrów. Dodatkowo też z drugiej strony na Kamińskiego nie ma bezpośredniego autobusu od nas, więc osoby starsze były głównie wykluczone z korzystania właśnie z usług urzędu pocztowego. Oraz też nawet osoby zmotoryzowane nie miały gdzie zaparkować. Dlatego też stwierdziliśmy, że czas zabrać sprawę w swoje ręce. Po prostu przydał się urząd taki na osiedlu, bliżej. Dokładnie tak, tym bardziej, że Lipa, Widawa tak mocno zaczęły się rozbudowywać, że kilka tysięcy nowych mieszkańców się wprowadziło. A faktycznie odległość do tego urzędu pocztowego to tak jakbyśmy w mieście 100-tysięcznym jeździli na drugi koniec miasta. Więc chcieliśmy pomóc mieszkańcom. Na początku złożyliśmy wniosek, ale nasza odpowiedź na wniosek to było brak pieniędzy, brak przewidywanego terminu. Poszliśmy krok dalej, zebraliśmy prawie 1000 podpisów pod petycję. Jeszcze do ówczesnego prezesa Poczty Polskiej w kraju, pana Przemysława Sypniewskiego, wysłaliśmy te podpisy. Również złożyliśmy wnioski. Po drodze rozpoczęły się telefony nasze, radnych, mieszkańców, zainteresowanych stron, tak aby ten problem braku poczty bardziej uwypuklić, tak żeby faktycznie z punktu widzenia nie, żeby Warszawy. Nie, żeby się skończyło tylko i wyłącznie na wysłanym piśmie albo mailach. Nie, to była cała, że tak powiem, długa procedura, bo powiem szczerze, że już po tym roku, dwóch faktycznie zaczęliśmy proponować różne propozycje pod lokale i taką pierwszą propozycją to był lokal przy ulicy Cynamonowej 8A. I faktycznie tam ten właściciel tego lokalu czekał na Pocztę Polską, aż Poczta Polska ten lokal wynajmie. Jednakże po pół roku stwierdził, że no już jakby ta cierpliwość się kończy, za długo to trwa. I faktycznie ten lokal już nie był brany z punktu widzenia poczty, no bo już był niedostępny. I tutaj faktycznie już byliśmy o tyle mocno zainteresowani, bo Poczta Polska powiedziała, że ma środki inwestycyjne. Więc tutaj akurat padła propozycja lokalu przy Połczyńskiej 119, ale cały ten proces rozpoczął się na nowo, ponieważ proces inwestycyjny w Poczcie Polskiej jest na konkretny lokal. No i faktycznie ta sprawa trwała mocno kilka miesięcy, aż w końcu lokal nie uzyskał zgody na użytkowanie ze względu na zbyt bliski przystanek autobusowy, więc faktycznie trzeba było wszystko tutaj przerabiać. No i kolejne były propozycje w różnych miejscach. To była m.in. Kominiarska 26, Byłęba Żelatoni, też Wrocław, Osobowice Stacja. Staraliśmy się, żeby to była jak najbardziej dogodna lokalizacja dla tych trzech osiedli, Widawa, Lipa oraz Świniary. Aż w końcu taką naszą lokalizacją, która okazała się lokalizacją szczęśliwą, to Kaparowa 14. No i w tym roku było oficjalne przecinanie tej wstęgi i otwarcie lokalu. Lokal funkcjonuje od godziny 10 do 20, od poniedziałku do
piątku. Myślę, że jest to jedna z takich kluczowych bolączek, która została rozwiązana dla naszych osiedli. Ona trochę trwała i trochę energii, trochę czasu, dużo cierpliwości kosztowała na pewno, no ale takie działania chyba pokazują też, że warto, jeżeli chcemy, założymy sobie, że na osiedlu czegoś nam brakuje, że coś chcielibyśmy mieć w inny sposób zaaranżowane, inaczej ta przestrzeń powinna być użytkowana. Mieszkańcy też to zgłaszają, no to Państwo widzą taki pozytywny odzew teraz? Widzimy faktycznie pozytywny odzew. Jeszcze jak umieściliśmy tą informację, to ta euforia na początku była oczywiście większa. Też było uroczyste otwarcie. I faktycznie też jest też taki teraz trochę okres przejściowy, bo my faktycznie jako mieszkańcy jeszcze Widawy czekamy po prostu, już te awizo będzie wydawane z adresem Kaparowa 14, a nie Kamińskiego, czyli poprzednia lokalizacja, ale uważamy, no, że jest to faktycznie jeden z tych problemów, który został rozwiązany. I faktycznie z tego, co składali też dużo takich, między innymi nasza osiedlowa bibliotekarka, pani Beata Kryk, mówiła, że bardzo się cieszy z tego względu, że raz, że właśnie Urząd Pocztowy jest tutaj blisko koło nas, bo może zamawiać książki, a po drugie też Urząd Pocztowy pełni trochę taką funkcję sklepu papierniczego, gdyż dużo jest właśnie takich artykułów, które są potrzebne z punktu widzenia prowadzenia różnych działalności. No więc same korzyści, jak się okazuje. Taką korzystną inwestycją dla mieszkańców może być też obwodnica Psiego Pola. Podpisy były zbierane w tej sprawie również. Jak ten proces wyglądał? Ten proces również był podobny, jednakże zupełnie inaczej, bo jeśli chodzi o Pocztę Polską, to składaliśmy bezpośrednio podpisy do Poczty Polskiej. Tutaj w przypadku akurat obwodnicy Psiego Pola, to staraliśmy się o wpisanie inwestycji do wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2019-2024. My, jak rozmawialiśmy z mieszkańcami, to faktycznie odnotowaliśmy w tej części miasta, czyli tutaj mam na myśli Psie Pole, Zgorzelisko, gdzie liczba mieszkańców jest w tamtych stronach, w okolicach 30 tysięcy. Odnotowaliśmy jedną właśnie z tych bolączek, brak takiej dodatkowej drogi, która będzie pomijała ścisłe centrum ryneczku Psiego Pola i okolic. Faktem, że ten ryneczek Psiego Pola został z użytkowania samochodów indywidualnych wyłączony, ale my jak zaczęliśmy zbierać, to bardzo dużo samochodów uczęszczało wąską ulicą Sycowską koło szkoły podstawowej, czy też ulicami Zielną, Tylną, Farną. Zaczęliśmy zbierać te podpisy. W pierwszej akcji zebraliśmy 1000 podpisów, w drugiej akcji zebraliśmy 2000 podpisów. Staraliśmy się, aby ta inwestycja została nagłośniona, żeby faktycznie została wykonana. Gdyż ja tutaj też przygotowałem taką mapkę i tutaj faktycznie jak mamy Aleję Jana III Sobieskiego, tu jest Bolesława Krzywoustego, to chcieliśmy, żeby tutaj od wiaduktu na Bolesława Krzywoustego została poprowadzona taką polną dróżką, która potocznie przez mieszkańców nazywana jest dzisiaj Zawidawską. I tutaj właśnie połączona, też jak mieszkańcy mówią, takim można powiedzieć slangiem trochę osiedlowym, do tak zwanego Trzech Krzyży, czyli tutaj skrzyżowania Szewczenki, Litewskiej, też Gorlickiej. Tutaj właśnie wtedy mieszkańcy zostaną odciążeni, bo obecnie komunikacja, żeby dostać się właśnie w ten rejon, to albo trzeba pojechać przez rondo lotników, albo po prostu wąskimi uliczkami tutaj właśnie przez Sycowską, czy Zielną, Tylną, Farną. I faktycznie na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, bo tutaj też mocno deweloperzy się rozbudowują, między innymi KB Group czy Dom Development, dlatego też będą partycypować w kosztach powstania tej inwestycji. Inwestycja jest wyceniana na około 9 milionów złotych. Oczywiście w czasie mogą się te koszta też zmieniać ze względu na różne te stawki surowców czy też pracy, ale faktycznie tutaj ten przejazd będzie bez kolizyjny. 70% inwestycji ma zostać pokryte przez deweloperów i inwestycja ma być robiona w przeciągu dwóch najbliższych lat. Czyli tak naprawdę 2 lata i będzie można rzeczywiście z niej korzystać. No i też jeżeli chodzi o udział po stronie miejskiej, to nie będzie aż tak bardzo obciążająca. Tak, właśnie tutaj bardzo, bardzo dobrym kierunku miasto poszło, tak samo jak jakiś czas temu były
Był budowany Sky Tower, Czarkady Wrocławskiej, to też inwestor, w tamtym przypadku Leszek Czarnecki, LC Corp, spółka partycypowali w kosztach przebudowy skrzyżowań. I tutaj faktycznie też z punktu widzenia rozbudowującego się osiedla, tym bardziej jeszcze Państwu powiem, że tutaj w tym kierunku między innymi do bardzo rozbudowującego Kiełczowa mieszkańcy się poruszają, czy też do innych osiedli. Faktycznie ta droga jest bardzo mocno wyczekiwana przez mieszkańców. Urząd Miasta już w 2009 roku zapowiadał powstanie tej inwestycji, ale wiadomo jak to jest, że budżet też miasta nie zguma. Dokładnie, to czasem trzeba po prostu poszukać albo przełożyć, natomiast 2 lata i rzeczywiście będzie można korzystać, no o ile też nic się nie zmieni, bo wiadomo, że w przypadku budowy we Wrocławiu to różnie bywa, czasem znajduje się albo jakieś, nie wiem, bomby, albo jeszcze coś innego w przypadku inwestycji, więc miejmy nadzieję, że tutaj będzie bez problemów. I ostatni temat na dzisiaj, pomoc, wsparcie sąsiedzkie. Jak to wygląda? Co to jest za pomysł? My jakiś czas temu właśnie zobaczyliśmy też, mamy obecnie pandemię COVID-19. I faktycznie też odnotowaliśmy w styczniu z dnia na dzień coraz większą liczbę osób, które są zakażonych tym wirusem i co jednocześnie mocno korelowało z tym zestawieniem, to, że osoby były na kwarantannie, były też w izolacji. I tak stwierdziliśmy, że Wrocław to jest duży ośrodek, z którego bardzo dużo mieszkańców przyjechało, obecnych mieszkańców przyjechało z różnych części Dolnego Śląska, Polski, ale też nie tylko. Więc postaraliśmy się zrobić coś trywialnego, jednakże bardzo podrzepnego, czyli uruchomić wsparcie sąsiedzkie. Wsparcie sąsiedzkie polega na tym, że mamy potrzebujących, na przykład pani by była na kwarantannie, nie miałby ktoś zrobić zakupu, dzwoni pani do nas pod wskazane numery telefonów i my robimy listę zakupów, co jest, że tak powiem, pani potrzebne, również w jakim też sklepie pani lubi się zaopatrywać, tak, bo dla nas akurat nie ma to znaczenia, czy to będzie sklep X, Y, czy sklep Z. No tak, ale dla mnie może A dla pani prawda? Mieć po prostu znaczenie. I faktycznie jeden z naszych wolontariuszy albo wolontariuszek dostarcza te zakupy pod wskazane adres. Tą akcję uruchomiliśmy miesiąc temu, zgłosiło się trochę osób zarówno po tej stronie, bo z jednej strony szukaliśmy dodatkowych wolontariuszy, którzy mogliby wspomóc osoby potrzebujące w tej ważnej kwestii, jak również też znaleźliśmy osoby potrzebujące. Zgłosiła się na przykład do nas cała rodzina, która jest na kwarantannie, rodzina z Ukrainy, która akurat nie miała tutaj bliskiego, że tak powiem, nikogo na miejscu. Też zgłosili się seniorzy, którzy faktycznie też byli mocno odizolowani. Czy nawet też trochę poszerzyliśmy w ramach tego wsparcia sąsiedzkiego nasze usługi, oczywiście bezpłatne, bo też zaczęły zgłaszać się osoby, które mają zwierzęta, których nie są w stanie wyprowadzać ze względu na to, że są objęte kwarantanną. No teraz widzimy, że ta pandemia troszkę wyhamowała. Pytanie, czy wsparcie sąsiedzkie będzie się jakoś zmieniało, czy to na przykład się przerodzi w taką grupę wsparcia na co dzień? Przecież seniorzy przed pandemią również potrzebowali czasem pomocy z zakupami na przykład. Mamy bazę kontaktów wolontariuszy, również też jesteśmy dostępni, także jesteśmy elastyczni, bo cały czas ta sytuacja się mocno zmienia. Też słyszymy o zupełnie, że tak powiem, innych też problemach mieszkańców, niekoniecznie, że tak powiem, bezpośrednio związanych z robieniem komuś zakupów, ale bardziej też z otrzymywaniem takiej pomocy. Dlatego też mamy gdzieś tam po prostu pomysł na to, aby tą akcję mocno rozwinąć. Ale na razie, jeżeli ktoś potrzebuje zakupów, jest na kwarantannie, izolacji, to gdzie się zgłaszać? Może do nas zadzwonić pod numer telefonu 795-311-536 lub do mnie bezpośrednio do naszego stowarzyszenia, na Stowarzyszenia Nowy Wrocław, czy na Facebooku, na fanpage'u, czy na maila. Również do mnie może bezpośrednio napisać. Także ja bezpośrednio, jak już mam takie zgłoszenia, to w miarę możliwości czasowych staram się sam bezpośrednio je realizować, a jeśli po prostu obowiązki mi na to nie pozwalają, to staram się delegować wolontariuszki i wolontariuszy. Tyle na dziś, dziękuję za rozmowę. Również dziękuję, dziękuję Państwu. Moim Państwu gościem Mateusz Żak, przewodniczący Stowarzyszenia Nowy Wrocław. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.